Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Hardcore'owy papa, do zada, świeżo upieczony papa. Tym składam, będę je banda, wyjadam. Ze mną moja banda na trakach. Znam się na tych tematach, pak, pak, poskładane. Jadę do piątej nad ranem, wszystko grane. To pewne jak amen w pacierzu. Ty się nie wyluzuj, ty się wyluzuj. Ej, dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, kawał spluwy z AliExpress, pistolet do osuszania auta, do wydmuchiwania z zakamarków, ten jest długaśny, dałem za niego chyba 30 parę złotych, przyjechał bardzo szybciutko, są jeszcze króciutkie, który też sobie jednak zamówię, bo chciałem najpierw sprawdzić, czy ten długaśny mi się sprawdzi, można? Można. I teraz tak, od czego zacznę? Plastik. Ale co jest ciekawsze, zima, ja już się nim bawię czwarty miesiąc. Teraz zima i cały czas elastyczny. Fajne jest to, że jest długaśny. Wcześniej miałem metalowy i kiedyś nie założyłem, bo tak jak zauważyłem, jestem poliglota. Nie wiem, czy zauważyłeś, na tym metalowym miałem taką nakładaną silikonową osłonkę. Tutaj też sobie kiedyś założę. Ale tu jest mniejsze ryzyko zarysowania lakieru. Też go zarysujesz, ale już nie tak jak metalowym. I teraz tak, bardzo fajnie się nim pracuje. Super. Poczekaj, gdzie ja mam tu końcówkę? Tu, o, wybacz. Chodź tu do mnie, maleńka. O, mój magiczny wąż. Oczywiście tu na tym założyłem sobie tak zwane pakuły. Nie miałem teflonowej taśmy. Tutaj nie było nic, zero uszczelnienia, więc powietrze uciekało. Fajne jest to, bo tamten miałem cieniutki. Tutaj naprawdę ta średnica jest w miarę gruba. Jest zdrowie, naprawdę ciśnienie. Bardzo fajne haki. Pracuję sobie na przykład i nawet jak nieraz stoi, jak czy lampa, pyk, wieszam go z bani. Naprawdę, pod tym względem, czy na klameczkę w drzwiach, jak osuszam, rewelacja. Czy nawet na myjkę, co mam rączkę tą u góry. Wieszam i podchodzę, zabieram i osuszam. Naprawdę bardzo fajne. Wykonanie naprawdę rewelacyjne. Nic tu nie wkurza. W dłoni leży perfekcyjnie. Jakby nie patrzeć, naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Z początku miałem z nim problem, bo wcześniej miałem taki typowy pistolet, że trzymałem go tutaj i mówię, kurczę, jakoś dziwnie, ale wiesz co, jest lepiej. Z tego względu, że węża zawsze i tak trzymałem. Łapię go tu i przedmuchuję. Teraz z kolei kupić sobie krótszy do wnętrza. Tutaj na pewno prędzej czy później założę sobie osłonkę. Na chwilę obecną 4 miesiące pracy, nic się nie uszkodziło. Nic, kompletnie nic. Tak jak działał sprężyście ten spust, tak do tej pory działa. Naprawdę, jestem miło zaskoczony tą spluwą. Może nie jest to najtańsza spluwa, bo wiadomo, że na AliExpress znajdziemy jeszcze tańsze. Ale tutaj moim zdaniem cena do jakości, naprawdę, a nie, jest tutaj. Tutaj jest tak sklejony i tak nieładnie wygląda ten klej. Tak. Niefajnie, no powiedzmy, że tu widać, że jest to tani pistolet, ale tak poza tym naprawdę nie mam się do czego doczepić. Zobacz, spójrz. Tak jak widzisz, wygina się, boję się więcej nagiąć, bo jest zima, żeby go nie złamać. Na upartego to możesz go sobie przyciąć, ale tu jest cały urok w tym właśnie, że jest długi i ta końcóweczka zagięta. Nawet w komorze silnika, jak będziesz chciał, też zobacz. Tu jest kawał, tu będzie ponad dwie dychy, na pewno.
przymierzy. Tak, ponad dwie. No dobra. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!